Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Graficy, ci, którzy tworzą banknoty, pan Krystian Michalczuk stworzył ten banknot, który dostał nagrodę. Tak, tak. No to poopowiadajmy w takim razie o tym banknocie. Ma pan go przed sobą? Tak, mam go przed sobą. No i to jest banknot, który projektowałem już 2 lata temu. No bardzo się cieszę, że zyskał uznanie w oczach jury na bardzo prestiżowej konferencji w Kuala Lumpur. No cóż tutaj można powiedzieć? A właśnie chodzi o to, żeby to coś powiedzieć. To znaczy, w jaki sposób taki banknot projektuje? W jaki sposób powstaje? Nie wiem, czy powstaje w wyobraźni, czy powstaje w komputerze? Można powiedzieć, że powstaje i w wyobraźni, i w komputerze. Najpierw oczywiście musi być pomysł. Musimy znać też temat. I tutaj bym podzieliła banknoty na 2 rodzaje. Te, które są zamawiane przez Narodowy Bank Polski. I tutaj mamy narzuconą tematykę banknotu, ale powstają też nasze wewnętrzne banknoty promocyjne, testowe, których tematykę sobie sami możemy ustalić. Tak więc podejście do każdego z tych tematów w zasadzie jest takie same. Proces projektowania zaczynamy od zbierania materiałów. Później. Ale materiałów ilustracyjnych, źródłowych. Nieraz też, znaczy nawet nie nieraz, zawsze dużo czytamy. Musimy się jak najwięcej dowiedzieć o temacie, którego tematyką będzie banknot. I dlatego zbieramy i fotografie, dużo szukamy w internecie, chodzimy po bibliotekach, szukamy inspiracji z otoczenia. To jest taki sam proces twórczy jak każde inne projektowanie, z tym, że tutaj musimy jeszcze pamiętać o tym, że projektowanie banknotów jest bardzo specyficzne, ponieważ uwzględnia niesłychanie skomplikowaną technologię powstawania banknotu. Tak, tutaj właśnie chciałbym powiedzieć, że praca grafika jest tak naprawdę taką walką z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zabezpieczeń. Tutaj mamy kilkanaście, czasami kilkadziesiąt zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie o wszystkich oczywiście można mówić i każde z nich natomiast w pewien sposób, każde z nich wpływa na pozostałe, więc tutaj nie ma takiej zupełnej dowolności i grafik musi mieć dosyć dużą wiedzę technologiczną i poligraficzną, żeby to wszystko ogarnąć i żeby to wszystko współgrało, a dodatkowo pojawia się ten czynnik estetyczny. Banknot oprócz tego, że ma być doskonale zabezpieczony, być funkcjonalny, musi być jeszcze dosyć estetyczny, przyjemny dla użytkownika. Także. No dobrze, ma pan przed sobą nagrodzony banknot, mogę go zobaczyć? Bardzo proszę. Nagrodzony banknot, jakbym poszedł do sklepu, to bym mógł coś za niego kupić? Jak najbardziej. Tak. Jest to tak, jak najbardziej, z tym, że oczywiście cena takiego banknotu kolekcjonerskiego odbiega od nominału, który na nim jest, czyli tutaj wartość tego banknotu w tym przypadku to jest 20 zł, natomiast przy zakupie jest on znacznie droższy, także robienie nim zakupu w sklepach jest nieopłacalne. Byłoby to próbą fałszerstwa, czy też wprowadzeniem do obiegu. Gdybym go teraz wypuścił z dłoni, to by się okazało, że ten banknot potrafi latać. Bo jest, z pewnością. Ale to jest niezamierzony efekt artystyczny. Ale proszę powiedzieć, w takim banknocie, z którego elementu jest pan dumny? Zaprojektował pan, wymyślił pan. Powiem może tak, najbardziej chyba jestem dumny z rytów. Przygotowywałem je prawie 2 miesiące, tutaj jeszcze przy współudziale mojego kolegi Przemka Krajewskiego i to jest... Ale rytów, czyli? Czyli portretów. Ja robiłem portrety twarzy Dobrawy i Mieszka. Jest to praca bardzo żmudna, pracochłonna.
no, potrzebująca, no, naprawdę trzeba spędzić sporo czasu, żeby każdy element, każdą kreskę wypracować. Tutaj nie robi tego automat, tego nie robi komputer. Tu trzeba naprawdę, to jest robota ręczna. To nie jest pierwszy banknot, jaki pan zaprojektował? To znaczy, jeżeli chodzi o taki kolekcjonerski banknot, to pierwszy, mój taki całkowicie autorski, ponieważ brałem udział również przy projektowaniu innych banknotów, przy 500 zł, gdzie robiłem portret, i przy banknocie pierwszym polskim polimerowym z Piłsudskim, tam akurat robiłem portret. Natomiast jeżeli chodzi o taki banknot zupełnie autorski, to jest mój pierwszy. A pani pierwszy banknot był jaki? Mój kolekcjonerski banknot dopiero powstaje. Będzie emitowany w tym roku. I to jest właśnie pierwszy mój też taki banknot zaprojektowany dla Narodowego Banku Polskiego. Mam nadzieję, że nie ostatni. Poza tym mam w swoim dorobku kilka banknotów testowych. Właśnie najnowszym banknotem testowym są szachy. Niestety państwo w radio nie możecie tego zobaczyć, ale będzie pani... Opowiedzmy o tym. Tak, no jest to banknot bardzo mocno skomplikowany technologicznie. Nie odbiegający od światowych trendów w zabezpieczaniu banknotów. Mamy tu praktycznie wszystkie techniki, które zabezpieczają banknoty na świecie. Tematyką są szachy. Mamy tutaj postać pięknej królowej, białej królowej. Troszeczkę taki surrealistyczny nastrój starałam się wprowadzić, ponieważ no nie jest to takie oczywiste, że personifikuje się figurę królowej. Po drugiej stronie jest czarny król. I tutaj chodziło o to, żeby ten banknot pod względem walorów takich estetycznych stanowił kontrast. Pierwsza strona jest taka jasna, słoneczna, nawiązująca do barw dnia. Natomiast strona z czarnym królem jest w pionie. Właśnie jeszcze wspomnę, że awers jest w poziomie, natomiast rewers jest w pionie. I tutaj właśnie te barwy są stonowane, ciemne. Na pierwszej stronie mamy klasyczny ryt. Natomiast tutaj portret, chociaż też w technice wklęsłodrukowej, stworzony jest za pomocą specjalnych rastrów. Pierwowzorem był rysunek ołówkiem. Mamy tutaj też jedno z takich bardziej rozpoznawalnych zabezpieczeń obecnie, czyli Spark. Jest to najnowszy rodzaj Sparka, Spark Life. Tutaj zaprojektowany jako PAW. Dodatkową komplikacją jest to, że został on zadrukowany liniami z intaglio, też wklęsłodrukowymi. Tutaj te pióra. Mamy mnóstwo właśnie wklęsłodrukowych efektów, takich jak podwójny efekt kątowy, multitonalny efekt. To wszystko, proszę państwa, trzeba zobaczyć. Państwo skończyli grafikę na ASP w Warszawie. I dalej są w Warszawie i projektują państwo banknoty. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Pani Justyna Kopecka, pan Krystian Michalczuk byli gośćmi poranka w net.